Świat na głowie, dzień dobry. Daj ognia. To nie jest okrzyk z filmu Walka o ogień, ale nazwa zespołu. Ze mną przedstawiciele tegoż, Ania Sitko i Wit Rzepecki. Dzień dobry wszystkim. Witam was. Wy jesteście za młodzi chyba. Widzieliście ten film Walka o ogień? Ja nie. 2 godziny plemiona walczą na śmierć i życie o ogień. Bo ogień to najważniejsza rzecz w tych czasach, tam to są czasy takie pre. Wy jesteście we wczesnym średniowieczu. No, nie tylko, ale... Jedną nogą jesteśmy we wczesnym średniowieczu, a drugą? Drugą i nawet trzecią. Drugą nogą jesteśmy chyba we współczesnych folkach. No, właśnie my jesteśmy trochę takim zespołem, który stara się... nie chcemy się zamykać w szufladkach, bo jednak... Też zważywszy na to, że o czym pewnie jeszcze będziemy o tym dużo rozmawiać, ale nie gramy i staramy się nie grać odtwórczej muzyki, tak jak staramy się nie grać stricte tradycyjnego folku, tak jak staramy się nie grać stricte muzyki średniowiecznej. No i przez to też dzięki temu mamy możliwość de facto, żeby nie ograniczać się tylko do festiwali historycznych, czy tylko do imprez związanych z folkiem, czy z muzyką tradycyjną. Tak jak na przykład w zeszłym roku graliśmy na festiwalu muzyki psychodelicznej. Mm-hmm. Na festiwalu psytransowym na uroczysku. I to był, mimo że byliśmy tam bardzo inni niż wszystko, co tam było innego, to myślę, że to był strzał w dziesiątkę. I zresztą jakby zawsze myśląc o tym, jak działamy, to jednak myślę, żeby... No bo raczej psychodeliczni nie jesteście, elektroniczni też nie jesteście. Jesteście prawdziwi, naturalni i akustyczni. Rootsowi powiedziałabym. Tak, ale właśnie folk jest trochę, w sensie muzyka tradycyjna jest trochę psychodeliczna. Jeśli chodzi o polskie oberki, mazurki, one są zapętlone w ten specyficzny sposób i też myślę, że też dzięki temu trafiają trochę do tej publiki przyzwyczajonej do tej takiej... Do psytransów na przykład. Tak, do zapętlonej takiej muzyki, do transowej. No dobrze, to wróćmy do tej nazwy. To skąd taka nazwa? Czy to jest od wartości, od wartości, które ogień niesie w sobie i znaczeń tego ognia? Czy to jest daj ognia, daj czadu? To jest i długa, i krótka historia w sumie, bo zespół w ogóle powstał w pierwszej kolejności z myślą o Mikołajkach folkowych 2018. Wtedy jeszcze byliśmy bez Ani, graliśmy instrumentalnie. Ja, Michał Górka, Michał Biel i Agnieszka Oramus. I w ogóle cały ten skład się urodził z tego, że jak mieszkaliśmy jeszcze w Krakowie, to dosyć regularnie urządzaliśmy jam session. Przychodzili różni muzycy i w pewnym momencie właśnie Michał Biel przyprowadził Michała Górkę, który też gra na tagelharpie. No i w związku z tym w naturalny sposób zaczęliśmy kombinować jakiś wspólny materiał. W pewnym momencie chyba pomysł wyszedł od właśnie Michała Biela, żeby pojechać na Mikołajki folkowe, więc trzeba było wymyślić nazwę, pod jaką tam wystąpimy. A z racji na to, że teraz to już troszkę inaczej wygląda, ale wtedy wszyscy paliliśmy papierosy i wychodziliśmy w trakcie prób na balkon, żeby zapalić. Więc z racji na to, że to był zwrot, który często się pojawiał, daj ognia, no to tak zostało. A po prostu, ile... Kierowniczku. Ja się namyślałam. Można to oczywiście interpretować na wiele sposobów. Według mnie jest to duży plus tej nazwy, bo można również, można w taki profaniczny sposób tę nazwę zinterpretować. Tak było. No. I tak żyją ludzie po dziś dzień, natomiast można również rozumieć to daj ognia jako daj czadu, a można wymyślać różne powody, dlaczego ten ogień jest taki ważny dla nas i to ten ogień sobą reprezentuje, jakie to symbole dlaczego jest ważny? Wiążą się z ogniem. Tutaj już padło trochę o tej
nazywamy to trochę pierwotną transowością. O tej transowości, która pojawia się w muzyce tradycyjnej w ogóle, ale również w naszej muzyce. I myślę, że to jest to, co nas tak najbardziej inspiruje w tej muzyce. Między innymi. Między innymi ta ognistość, to zapatrywanie się w ogień, to widzenie wśród tych płomieni coraz to nowych obrazów, które trochę się na siebie nachodzą, przekształcają się jeden w drugi. Ta nieoczywistość tego ognia, ta jego życiodajność, ale też śmiercionośność, że to nie jest takie proste i oczywiste. I w różne stany świadomości można wpaść, wpatrując się w ten ogień i nie wiem, to bardzo górnolotnie brzmi to, co mówię, tak, i go kontemplując, ale równocześnie przy ogniu spotykają się ludzie, żeby po prostu się pobawić i upiec kiełbaskę. I jest ciepło człowiekowi. Tak, właśnie, żeby nie było, bo opowiedziałem tę historię trochę w taki sposób, no jak tak, Ania powiedziała. Tak, spowodowałeś trochę ten ogień, ale powiedziałeś o kontroli. Właśnie to też właśnie nie było tak, że wyszliśmy sobie na fajkę, na balkon i to będzie daj ognia, będzie śmieszne. To tylko też jakby też uznaliśmy, że to jest na tyle szerokie zawołanie, nazwijmy to, i szeroki temat, że w pewien sposób taka nazwa jest na tyle uniwersalna i zapamiętywalna, i też, co nie było bez znaczenia, jest stosunkowo łatwa, nawet jeżeli ktoś nie mówi po polsku. Stwierdziliśmy, że to też jakby, że też to też jest jakieś kryterium, prawda? Zwłaszcza jak ma się plany na siebie. Tak. Nie no, po prostu super brzmi. Tylko dlatego też was pytam, bo ja myślę sobie, święty ogień, oczyszczający. Jeśli niszczy, to otwiera na coś nowego. I myślę, pewnie są otwarci na to, co przyniesie życie. Tak zaczęłam kombinować. Może tak być też? Tak, dlatego lubię opowiadać tą historię o papierosach i balkonie, bo to zawsze wtedy... Rozbija trochę te oczekiwania. Zawsze lubię wtedy reakcję ludzi. I tak sprowadza na ziemię. Kontakt z ziemią też jest potrzebny. Tak, no bo zresztą to jest to co gramy. Przede wszystkim to jest muzyka z myślą o ludziach, też z myślą o tańcu między innymi, więc... No właśnie czytałam, że lubicie na boso, w tanzbudach, razem z ludźmi, tak? No, zdarzało się, o to chodzi? To są, zresztą to są najfajniejsze koncerty, przynajmniej dla mnie, to są te grane akustycznie, gdzieś tam w skansenie, gdzieś bokiem, nie na scenie, bo jednak chociażby kwestia sceny to jest... Tak jak ja na przykład bardzo lubię podejście chociażby Toma Waitsa do grania na scenie, jak wychodzi się na scenę i zespół jest okablowany tymi wszystkimi urządzeniami, opięty jak w szpitalu, a grając przy ludziach, grając w takim naturalnym środowisku, w naturalnej akustyce, bez nagłośnienia, więc przeżycie muzyki jest zupełnie inne, takie bardziej organiczne, nie? To ja na przykład bardzo to lubię i też zdaję sobie sprawę z tego, że wtedy no, odbiorca też inaczej przeżywa grający, bardziej jest wtedy, nie używając dużych słów oczywiście, ale to jest wtedy bardziej intymna relacja, nie? A nie gdzieś tam koncert, stadion i gdzieś ludzie tam na samym końcu, gdzieś machający do telebimów. Ja rozumiem, że nie ma takiej bariery, ale jak gracie, to przychodzą po koncercie do was ludzie, oglądają, macie ciekawe instrumenty, zaraz je wymienimy i powiemy. Pytają o to, skąd bierzecie materiał, interesują się tym czy nie? Czy tylko potańczą z wami? Tak, tak. W sensie... Wiecie, bo jesteście takimi artystami na wyciągnięcie ręki wtedy. Zastanawiam się, który teraz wątek poruszyć, ponieważ mam już otwarte kilka szufladek. Ten sprawę. Tak, tak. Wzbudzamy zainteresowanie. Myślę, że tym większe, im bardziej wychodzimy ze swojej niszy. Bo na przykład, no nie wiem, grając na festiwalach historycznych, no to... Może nie, że nikogo nie dziwi widok tagelharpy na przykład, no ale powiedzmy, że ludzie spodziewają się takich instrumentów, albo dud na przykład. Dudy są już takie dość... Egzotyczne. Egzotyczne w innych kontekstach, takich... Ale tak, no masz rację. Bardziej festiwalowych, na przykład na tej festiwalu muzyki elektronicznej, no to tam bardzo ludzie byli zdziwieni tymi instrumentami i oczywiście wszyscy chcieli pomacać, zapytać i tak dalej. Więc to też zależy, w jakich kręgach się obracamy.
No ale myślę, że i tak nawet jak na niszę folkowo-rekonstrukcyjną na gruncie polskim obecność takiej tagelharpy na przykład jest dość nietypowa, bo nie mamy wielu ludzi, którzy grają na tych instrumentach. Wydaje mi się, wciąż. Tak, nigdy tego, przyznam, że nigdy nie robiłem jakiegoś badania, ile jest zespołów, gdzie realnie się wykorzystuje właśnie tagelharpę. Ale myślę, że nawet, że jeśli nie jedynym, to na pewno jesteśmy jednym z niewielu, gdzie no jednak gra ona, no może nie główną rolę, ale jednak jest, tagelharpa jest mocno obecna i no jednak w większości utworów. A co do ludzi podchodzących po koncertach, myślę, że tak, myślę, zresztą tak jak powiedziałem wcześniej, to jak najbardziej jest i zresztą to, co mnie zadziwia zawsze w tym zespole, że właśnie odbiór tego, jak to działa, że ludzie przychodzą i mówią, że im się podoba, że jest fajnie, zadają dużo pytań i w sensie, że to nie jest tak, że gramy koncert i dziękuję, do widzenia i nie ma, nikt nie przychodzi, jesteśmy po robocie i tak dalej, tylko rzeczywiście ludzie są zainteresowani, przychodzą po koncercie, pytają o płyty oczywiście i też pytają o instrumenty, więc to jakby ta interakcja jak najbardziej jest. A jak myślicie, skąd renesans takiej muzyki, skąd renesans zainteresowania taką muzyką? Kolejna szufladka. Tak, otwieram ją. Opowiem o tych dwóch szufladkach, które teraz chcę otworzyć. Jedna szufladka to jest o graniu w różnych kontekstach. To, co powiedziałaś o graniu w Tanzbudach, w Świętych Gajach, tam jeszcze opowiadamy, nie bez przyczyny, że w różnych kontekstach różnie się gra i różnym celom ta muzyka ma służyć i o tym też chętnie opowiem. Nie wiem, czy teraz, czy za chwilę. A druga szufladka? Co? Aha, skąd renesans? Druga szufladka. Myślę, że te ruchy są już dość, nie wiem czy leciwe, ale mają parę dziesiąt lat. Jeśli chodzi o rekonstrukcję, myślę, że to ty, Witu, się będziesz mógł bardziej wypowiedzieć niż ja. No ale, tak. No, ale zaczynało się tam 10 lat temu, nie wiem, znaczy trochę się podśmiechuję, że bawić się w Indian, że generalnie rekonstruować... Ale uwielbiamy jako dzieci, zawsze, odkąd pamiętam. Jakieś kultury, zgłębiać je i być może czerpać z nich inspiracje, oczywiście jakby motywacjami do tych inspiracji, te motywacje mogą być różne. Ja mogę się wypowiedzieć bardziej na o tym, jak to jest w folku, to znaczy jak to jest z fascynacją kulturą tradycyjną. Bo ona też jest, myślę, że coraz bardziej popularna wśród młodych ludzi z miast, którzy być może nigdy nie słyszeli muzyki tradycyjnej w jej naturalnym kontekście, czyli tym niescenicznym, nie aranżowanym. Niektórzy z nas mieli różnych dziadków, którzy tam być może śpiewali, grali na skrzypcach albo grali w jakichś kapelach. No ale jest, można mówić o pewnym ruchu, że rzeczywiście zainteresowania tą kulturą przechodzą taki renesans i można to nazwać taką neo-chłopomanią. To znaczy być może to też zależy od motywacji, ponieważ niektórzy upatrują w tej kulturze być może, nie wiem, powrotu do korzeni, powrotu do natury, wpisz nazwę, powrotu do i być może są to mniej lub bardziej jakieś romantyczne wyobrażenia na temat tego, co odchodzi albo jakieś nostalgii. Poza tym ten wasz świat jest odrobinę spowolniony w stosunku do tego, co się dzieje normalnie. Znaczy to w ogóle jest, moim zdaniem przynajmniej, to jest trochę szerszy problem i problem, może nie aż problem, ale szersze zagadnienie, czemu na przykład ludzie interesują się rekonstrukcją historyczną, skąd to się w ogóle bierze, bo moim zdaniem żyjemy w na tyle skomplikowanym świecie, że dostajemy dziennie tyle bodźców, tak jak znajomy archeolog ostatnio stwierdził, że człowiek przed rewolucją przemysłową, on w ciągu całego życia dostawał tyle bodźców, ile ty rano wstaniesz i przeczytasz gazetę albo wejdziesz na Facebooka, to on tyle bodźców mógł dostawać przez całe życie, bo na przykład nie opuszczał swojej miejscowości przez całe życie albo przez większość życia i to był jego świat.
I wydaje mi się, że no jednak nie jesteśmy przystosowani do końca, albo nie wszyscy są przystosowani do życia w takich realiach i ludzie szukają tej odskoczni. I to widać. Raz, że troszkę żyjemy w zatomizowanym mocno społeczeństwie i ta lokalność stosunków sąsiedzkich czy lokalność społeczności trochę zamiera. Oczywiście całe szczęście nie wszędzie i nie zawsze, ale myślę, że wielu ludziom tego brakuje, a dwa właśnie, że ten napór życia i pędu i konieczności przetrwania w tym wszystkim, myślę, że to też ludzi mocno ściąga i do rekonstrukcji i myślę, że to, o co pytasz, ten renesans, jeśli chodzi o folklor, w ogóle o muzykę tradycyjną, o słowiańszczyznę, jest też elementem tego, a też oczywiście elementem szukania jakiejś własnej tożsamości. Jeśli chodzi w ogóle o kwestie muzyki folkowej czy tradycyjnej, no bo też jakby oczywiście to, co my, zresztą to, tak jak wcześniej wspominałem, to co my gramy, to nie do końca jest to muzyka tradycyjna, jest to muzyka inspirowana muzyką tradycyjną. I wydaje mi się, że ten renesans w tym momencie się też bierze z tego, że dużo łatwiej w tym momencie jest wypromować coś niszowego, bo mamy takie narzędzia i takie środki przekazu, że łatwiej jest z czymś takim trafić do ludzi. I to też myślę, że ma duże znaczenie, bo to przecież nie jest tak, że nagle ludzie grający muzykę tradycyjną się wykluli się rok temu, tylko oni zawsze byli, tylko po prostu w tym momencie wydaje mi się, że też są większe możliwości. Też zresztą, czego ja trochę jestem przykładem, bo to nie jest tak, że urodziłem się z tagelharpą w łapie, tylko dla mnie też jakby przygoda z muzyką tradycyjną, to też jest dla mnie to jest nowy temat, bo jasne, rekonstrukcją się zajmuje długo, ale muzykę tradycyjną gdzieś tam poznałem parę lat temu. Ale tak. Grałeś wcześniej na innym instrumencie? Tak. Tylko właśnie takie poważne zainteresowanie gdzieś tam mazurkiem, oberkiem i całą tą warstwą muzyczną, jeśli chodzi o folklor, to dla mnie to jest nowa sprawa i to był... Przyznaję, że dla mnie to był duży szok, że wow, muzykę... że jakie to jest dobre, nie? Mm-hmm. A jaką muzykę grałeś wcześniej? Różną. Ja grałem na przykład w zespole folk metalowym, ale to jakby nie miało wtedy jakby bezpośredniego połączenia z polskim folklorem. Raczej było to takie połączenie z folkiem rozumianym ogólnie jako, nie lubię tego terminu, ale jako world music, nie? Jako muzyka etniczna świata, nie? Ale to i ta muzyka tradycyjna, wiadomo, że w momencie, kiedy już się takimi rzeczami człowiek interesuje, gdzieś tam właśnie historia, archeologia, folk i tak dalej, to naturalnie prędzej czy później człowiek na muzykę tradycyjną trafi. I też wydaje mi się, że to, o czym powiedziałem, ta dostępność tych informacji i promowania takich rzeczy też też to umożliwiła, bo no jednak, co też jest osobnym problemem, mimo tego renesansu, tego odrodzenia muzyki tradycyjnej, to nie jest tak, że te źródła leżą na ulicy, bo zresztą o czym rozmawialiśmy dzisiaj, nie wcześniej, że dostęp do materiałów źródłowych nie jest łatwy. Ale to sobie zostawmy, zróbmy teraz kropkę, dobrze? Będzie po mojej woli, czyli piosenka pod takim tytułem, okej? Okay? Pewnie. Zapraszamy. Nie wiedziałaś, że się chowa, to jego szeta, że jej nie chcę.
pamiętacie, gdzie nagrywaliście ten utwór? Tak, było to na Wolinie, w Skansenie. To się nazywa, jaka jest pełna nazwa? Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Wineta. Tak. To jest w ogóle bardzo ważne dla nas miejsce, ponieważ my tam już, można powiedzieć, co roku, no nie wiem, to będzie już czwarty rok chyba, jak jeździmy, a wy już w ogóle jeszcze dłużej, jak jeździmy tam, żeby przez tydzień, ponad tydzień w lecie ubierać się w lny i wełny i rekonstruować życie dawnych Słowian i Wikingów. I właśnie ta chata, w której występujemy, to jest ta chata, którą po prostu zamieszkujemy na co dzień. Gotujemy sobie jajecznicę na palenisku. Na co dzień przez tydzień. Na co dzień przez tydzień, dokładnie. Ale ludzie z zewnątrz mogą na to patrzeć? Mogą przyjść, obserwować? Tak, czy to jest tylko dla was? Taki jest jakby sens całej imprezy, że tak powiem, skansen jest zaludniany rekonstruktorami na ten okres. I warsztatów, tak zwanych warsztatów archeologii eksperymentalnej, które są w tygodniu poprzedzającym festiwal. No i potem w weekend jest festiwal, czyli główne duże wydarzenie i tam po prostu jest to możliwość dla turystów, dla ludzi, żeby sobie przyjść i zobaczyć, jak to mogło wyglądać. Zapytałem, gdzie to było nagrywane, ponieważ jak patrzę na wasze teledyski, jak patrzę na wasze zdjęcia, to tam jest taka dbałość o szczegół, jak w wysokobudżetowym filmie amerykańskim. A rozumiem, że wy nie macie takich pieniędzy. Macie kogoś, kto ogarnia tę całość? To znaczy, akurat, kto sięga do materiałów źródłowych, kto wie, jak to wyglądało? Akurat w wypadku tego teledysku, który był kręcony w Skansenie, to jest troszkę zasługa Grześka. Grześka Lazarusa. Ale ja mówię o całości, nie tylko o tym. Akurat się w sensie pojawił z kamerą. Tam się pojawił właściwy człowiek, tak. we właściwym czasie, tak. Który nam po prostu zaoferował w ramach jakby też oczywiście swojej współpracy ze stowarzyszeniem, które organizuje cały festiwal, ale zaoferował, że taki materiał nam nakręci. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o to, o co pytasz, o wizję artystyczną, no to tutaj też, jeśli chodzi o szczegóły chociażby w wypadku teledysków, czy koncertów, czy ogólnej jakiejś wizji artystycznej, grafik, które są na płycie, no to też trzeba powiedzieć, że jest duża zasługa w tym Michała Biela, czyli naszego bębniarza, który no bardzo dużo jego wkładu i jego też jego narzeczonej Kasi Niedźwieckiej w tym jest. Oni we dwójkę w sumie bardzo dużo z tego, co widać, zawdzięczamy tej pracy, którą oni wykonują. No my staramy się, no jesteśmy też na takim etapie działania, że raczej staramy się to robić, jeżeli mamy do wyboru wydać mniejszy budżet, to wydajemy mniejszy. Ale też no, staramy się, żeby to było jakościowe, nie? Żeby to... Okej. Materiały. Ja bym chciała tylko powiedzieć jedną rzecz, że my mamy jakby takie dwutorowe działanie, jeśli chodzi o nasz wizerunek. Że z jednej strony to jest to, o czym ty, Witu, wspomniałeś przy okazji tego, co robi dla nas Michał Bier z Kasią Niedźwiecką. I to jest jakby taka nasza wizja artystyczna tej urojonej wioski, tego jakiegoś takiego dziwnego świata nieopodal, trochę w jakiejś równoległej rzeczywistości. I to jest właśnie kreacja. I nie uciekaj z tej urojonej wioski, bo chciałam zapytać, co to jest ta urojona wioska? Bo jak sama nazwa mówi, ona jest urojona, czyli ona jest wymyślona. Aha. O co chodzi? Naszym pomysłem było stworzenie takiego alternatywnego świata, w którym jakby obracamy się już muzycznie, ponieważ tak jak Wit wspomniał, nie gramy muzyki stricte tradycyjnej, gramy muzykę inspirowaną muzyką tradycyjną. Ona jest taka trochę, powiedziałabym, trochę mroczna, trochę taka właśnie transowa, trochę mieszamy tam wpływy skandynawskie, polskie. Trudno z tego jakby wyciągnąć jakiś jedną konkretną rzecz, na którą można by wskazać, że jest to muzyka tradycyjna albo jest to muzyka autorska.
Polska. To się wszystko jakby miesza i to się wszystko przeplata. I myślę, że w tej takiej wizji rekonstrukcji albo konstruowania światów alternatywnych powstała nam taka alternatywna wioska. No, 3/5 zespołu, dobrze liczę? Nie, 2/5. Michał Biel, Agnieszka i ja, my mamy zaplecze etnologiczne, to znaczy wszyscy studiowaliśmy etnologię. Jesteśmy zafascynowani folklorem. Wit studiował archeologię, więc też jest bardzo bliski tym rojeniom, które mamy. A skąd kto wymyślił połączenie Polski ze Skandynawią? Dlaczego tak? Przepraszam za te moje pytania, To są bardzo dobre pytania. To znaczy, to jest wynik pewnego procesu, bo też w momencie, jak zaczęliśmy grać z Michałem Górką, to on będąc wykształconym muzykiem, znaczy to też nie jest bezpośredni powód, ale będąc wykształconym muzykiem, Michał przynosi dużo melodii skandynawskich, które on po prostu znajduje na własną rękę. Bo też w Skandynawii jest taka fajna sprawa, że u nich dostęp w ogóle do nut chociażby melodii tradycyjnych jest łatwy. Te archiwa, z tego co wiem, są scyfryzowane i grzebanie w tym i dostępne. Jest łatwe, tak, i dostępne. Co, tak, wracając do naszej. Wracając. I Michał w zasadzie cały czas przynosi te kawałki i od samego początku, jak graliśmy razem, to przynosił te skandynawskie melodie. No i oczywiście taka harpa jest skandynawskim instrumentem, więc to jest raz, a dwa, że ciężko mi powiedzieć, w którym momencie ten pomysł się pojawił, ale w ogóle sama koncepcja, żeby grać na instrumencie skandynawskim polską muzykę tradycyjną. No i potem jakby naturalną konsekwencją było to, że to się połączyło. Szczególnie, że skandynawska muzyka ludowa, tradycyjna, folkowa, czy jakkolwiek to nazwiemy, ma pewne punkty styczne z tym, co gra się u nas. I wszystko się to ładnie łączy, ładnie to ze sobą się zgrywa. A byliście w Skandynawii, w którymkolwiek z krajów? Jako zespół czy osobno? Jako zespół nie. Mówimy o kaczmach? Czyli ten sukces w Skandynawii jeszcze przed wami? Miejmy nadzieję. O jakie karczmy chodzi? Trzymamy kciuki. To znaczy to, co Wit jeszcze wspomniał o tym, że muzyka polska z muzyką skandynawską ma ze sobą o dziwo wiele wspólnego. Ta muzyka polska była chyba w baroku bodajże takim silnym towarem eksportowym. Jeżeli posłuchać na przykład, jak brzmi skandynawska polska, jest taki taniec, nazywa się Polska. Ciekawe czemu. I ona jest tańcem trójkowym. Oczywiście trochę ma inne rozłożenie akcentów niż na przykład nasz Mazurek. Tak, tam jest troszkę inny puls. Nie? Inny puls, ale jest za dużo punktów wspólnych, żeby się etnomuzykolodzy na przykład nie zastanawiali, skąd te punkty wspólne. I nie wysnuwali takich teorii, hipotez, że rzeczywiście polska muzyka tradycyjna, o dziwo, znaczy tradycyjna dworska, o dziwo wpływała bardzo mocno na muzykę skandynawską. A o karczmach chciałam powiedzieć tyle, że jednym z takich pierwszych światotwórczych pomysłów naszego zespołu było to, że skąd to połączenie tych takich szlaków polskich i szlaków skandynawskich. Jest taka legenda zapisana w kronikach lubeckich, tak? Sprawdzaliśmy to. Lubeckie w każdym razie. I ta legenda głosi, że na zamarzniętym Bałtyku tworzono, na zamarzniętym Bałtyku przebiegały szlaki i tam na tych szlakach tworzono karczmy. I jest to dość pobudzające wyobraźnię, jest to dość pobudzający wyobraźni obraz, co w takich karczmach mogłoby się dziać i jaka muzyka mogłaby grać, kto tamtędy podróżował i jest to też
jeśli pomyśleć o tym, o czym mówiliśmy na początku, o tym daj ognia, o tym ogniu jako tym, tą jednoczącą ludzi rzeczą, że ludzie gromadzili się w tej karczmie wokół tego ognia, zgromadzili się różni muzycy i jakie wspólne mianowniki mogliby wyciągać z materiałów, które ze sobą przynieśli. Taka kropka. I znowu będzie po mojej woli. Że zagracie coś? Możemy, możemy. No to bardzo proszę. Ma jak owca. Oj, takie życie jak świnia, szuka na mnie kija. Oj, da, 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 szuka na mnie kija. Oj, da, 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 szuka na mnie kija. O tym, że bardzo trudno jest zdobyć materiały muzyczne. Trudno i nie trudno. No to też jakby nie jest tak, że trzeba o nie walczyć, ale. Tak, to skąd je macie? Skąd słowa, skąd muzyka? Ho, ho, ho! No właśnie. Dobrze, więc po kolei, jeśli chodzi o. Melodie, jakby naszym założeniem w zasadzie od samego początku, poza tym oczywiście, że wplatamy te melodie tradycyjne, chociażby to, co graliśmy przed chwilą, to jest oberek opoczyński, zdaje się, tradycyjny polski, oczywiście troszeczkę zmieniony, natomiast melodia jakby jest źródłowa i są też te melodie skandynawskie, ale staramy się grać własne kawałki i to jest jakby od samego początku założenie. Żeby nie robić rekonstrukcji, nie grać odtwórczo, żeby grać materiał własny, bo tak naprawdę zespołów grających odtwórczo czy bardziej źródłowo z takim bardziej ortodoksyjnym podejściem jest dużo i jest dużo dobrych zespołów i tutaj jakby pole do popisu jest troszkę mniejsze. Przynajmniej moim zdaniem, tak samo jak chociażby zespołów grających muzykę średniowieczną, a nikt nie gra na przykład folku dla rekonstruktorów. Staramy się grać tą muzykę
jakby wychodząc z tego założenia, że folk w ogóle, czy muzyka tradycyjna, to była muzyka żywa, która też ewoluowała i też dokonywała pewnych zapożyczeń i wchłaniała to, co było fajne i ludziom się podobało. Wychodząc z tego, staramy się tworzyć coś, co po prostu żyje, co nie jest w gablotce i nie dotykać, nie ruszać, nie zmieniać, tylko żeby to żyło własnym życiem. I myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że lwia część tych kawałków, które gramy, które są na płycie, to są jednak kawałki nasze. Jakby z tą gwiazdką, z tym zastrzeżeniem, że tam pojawiają się melodie też źródłowe i teksty też się pojawiają źródłowe, o czym myślę, że powie najlepiej Ania. Aż się pali. Aż się pali. Tak, sięgamy do źródeł. Jeśli chodzi o polskie źródła, to raczej preferujemy, przynajmniej jeśli chodzi o warstwę tekstową, to preferujemy nasze lokalne teksty. Właśnie lwia część tekstów z naszej płyty pochodzi ze zbiorów ucznia Seweryna Udzieli, naszego krakowskiego, tekstyl z Lgoty. Między innymi ten tekst, który teraz zaśpiewałam, on jest nieco przerobioną wersją właśnie tego tekstu z Lgoty. No Kir, Po mojej woli, to wszystko jest z tego zbioru. Sięgamy również często do Kolberga. Jakoś tak ostatnio lubimy Kalisz, mam wrażenie. Kaliskie i Sieradzkie, mamy tak ze dwa teksty chyba z tego zbioru. Co tam jeszcze? No oczywiście źródła melodyczne, często właśnie te teksty polskie bardzo dobrze grają nam ze skandynawskimi inspiracjami. No nie wiem, mamy rzeczy z Dalarny, z Olandów, nie wiem czy dobrze to czytam, Smolandii, norweski taniec Halling. Nie pamiętam już skąd on dokładnie pochodzi, Michał by mógł nas poratować. Tak, ale jest norweski to tak, zdecydowanie. Tak, natomiast tak. Jeśli chodzi o region, to ja też nie... Tak, więc miksujemy, łączymy i zaplatamy te różne regiony tak, no, w jedną całość. W praktyce to wygląda bardzo często tak, że na przykład ja wymyślę sobie jakąś melodię, ogrywamy ją na próbie i Ania przynosi tekst, który pasuje, który nam się podoba, który ale nie gra do końca, więc dopisujemy zwrotkę na przykład. Tak, no, albo i nie. No, albo i nie. No. Ale to tak w dużym skrócie tak to, bardzo często tak to wygląda. I dzięki temu też my mamy sporą frajdę, bo to wszystko żyje i też to nie jest tak, co ja na przykład bardzo cenię sobie w tym, jak wygląda u nas praca twórcza, że nie jest tak, że jedna osoba pisze kawałki, przynosi materiał i macie się nauczyć na jutro. Czyli sprawdzam. Nie ma takiego frontmana, który rządzi? Wszyscy macie coś... U nas jest anarchia. I u nas jest horda. Tak, demokracja. Dobre. Tak, nawet nie demokracja, to jest horda. Dobrze, ale słuchajcie, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to dobrze brzmiało, potrzebne są odpowiednie instrumenty. I wy takie macie. Wymieńcie, jakie to są instrumenty. Bo ja nawet nie potrafię przeczytać nazw tych instrumentów. No mamy więc tagelharpy, tudzież strak harpy. To jest ten instrument, na którym ty grasz. Tak, to jest skandynawska lira smyczkowa. To jest instrument XIX-XX-wieczny tak naprawdę, który swoją formą ponoć się odwołuje do, zresztą nawet nie ponoć, odwołuje się też do tego, jak robiono instrumenty średniowieczne, bo jest to nic innego. A skąd ty go masz? To zaraz mogę o tym powiedzieć. Jest to po prostu deseczka, która jest wydrążona i w niej jest wydrążone pudło rezonansowe. Jest druga deseczka, która jest płytą wierzchnią, więc jest instrument z dwóch kawałków i z tego co wiemy, tak podobnie wykonywano takie liry. Prostokątne skrzypce. Można tak powiedzieć. Tak, i z tego co wiemy, tak wykonywano też liry chociażby wczesnośredniowieczne. I to jest instrument, który występował w Estonii, Szwecji, Norwegii i mniej więcej wydaje mi się, że od badań terenowych, etnograficznych prowadzonych bodajże przez Ottona Andersona. Chyba od lat, nie jestem w tej chwili pewien, też nie uważam się absolutnie za eksperta, ale chyba od lat 30.
do lat 50. ten instrument troszkę został ożywiony. No i taką okrężną drogą przez muzykę skandynawską, też przez, czego nie ukrywam, przez Wardrunę, przez zespół Wardruna, gdzie ten zespół się, przepraszam, gdzie ten instrument się pojawia, trafił do nas. Ta lira, ta strakharpa jest wykonana przez pana Leszka Pelca, który zajmuje się ogólnie instrumentami, nie tylko, ale w dużej mierze instrumentami średniowiecznymi. Posiada on bardzo ciekawy zresztą kanał na YouTubie chyba, który wciąż prowadzi jako Leszek Czarny, gdzie pokazuje instrumenty, które robi i są bardzo ciekawe i jest ich dużo i polecam w ogóle, jeżeli kogoś interesują takie rzeczy. Generalnie rzecz biorąc, chociażby strakharpa to jest taki instrument, który też wielu amatorskich lutników wykonuje, bo jak zresztą można się domyśleć i jak widać, nie jest on ekstremalnie trudny w wykonaniu. To nie są skrzypce, do których trzeba mieć dużo odpowiednich narzędzi, podejrzewam, i też podejrzewam duże umiejętności. Dlatego wbrew pozorom, chociażby w Polsce, jest trochę osób, które takie instrumenty wykonują, chociażby też Łukasz Hołuj, który z tego co wiem wykonywał instrument Michała Górki. Więc to też nie jest tak, że te instrumenty są bardzo ciężko dostępne, tylko to jest kwestia, podejrzewam, że chociażby w moim wypadku, czy Michała, pewnych środowisk, w których się obracamy, gdzie po prostu ci ludzie są kojarzeni też. Mamy już muzykę, mamy słowa, mamy instrumenty. Przedstawcie jeszcze ludzi, zanim opowiemy o płycie. Kto gra w tym zespole? Daj ognia! To się super mówi. Witt Rzepecki. Anna Sitko. Anna Sitko. To jest jeszcze, zapomnieliśmy o instrumencie, najpiękniejszym instrumencie, czyli o głosie. Tak, dziękuję. Dalej. Tak, instrumentarium mamy również bębniarskie. Ja przeważnie nie gram na bębnach w Daj Ognia, ponieważ mamy aż dwoje bębnistów. Michała Biela, który już został wspomniany przy okazji naszego wizerunku, oraz Agnieszkę Oramus. Oni zajmują się wszelkiego rodzaju bębnami, przeszkadzajkami. Takim bębnem obręczowym polskim, barabanem, darabuką, wszelkiego rodzaju grzechotkami kościanymi, dzwonkami, blaszkami, deseczkami ostatnio również. Tak, staramy się, jeśli chodzi o perkusjonalia, to staramy się tutaj być kreatywni i wykorzystywać różne ciekawe brzmienia. Jest Michał Górka, który gra, właśnie jak wspominałem, na tagelharpie i na mandoli. Ja gram również na tagelharpie, na dudach. Również to też jakby nie wspominaliśmy, nie pojawiło się to, ale dud też troszkę jest w tym, co gramy. I to chyba wszystko, tak mi się wydaje. No, być może będą dołączą dęciaki, być może dołączy santur w najbliższym czasie. A to będziemy jeszcze mówić o przyszłości. Tak. To teraz ja myślę, słuchajcie, że no najwyższy czas. Znowu będzie po mojej woli, dobrze, bo wam przerwałam. Ale zanim wytłumaczycie się z tytułu i tak dalej, to posłuchamy piosenki pod tytułem Kir.
matka by płakała. Mój ojciec by się smucił, matka by płakała. Nieprawdopodobny efekt z tymi zasłoniętymi oczami. Nowoczesny kształt, a wykonanie takie tradycyjne. Czyj to jest pomysł? Michała Biela. Po raz kolejny naszego dyrektora artystycznego. Tak. Ale co to ma znaczyć? Nie widzimy tego, co się dzieje? To jest tak. No? Te okularki, które się pojawiają na tym teledysku, to oczywiście też nie jest przeniesienie 1:1, bo one oryginalnie wyglądają troszkę inaczej, ale to jest inspiracja okularów przeciwsłonecznych, które są używane przez Inuitów, między innymi, z tego co wiem. Tylko z tego co ja widziałem, to oni wykonują je w takiej bardziej obrobionej formie. W sensie no i z drewna, nie? Są... Skory. Ale z kości też. Z kości też? Też. Nasze są kościane. Widziałem. Generalnie założenie ich jest takie, one w oryginalnej formie, bo u nas to przyjmuje takie też bardziej wymyślne formy. Ale działa jako okulary słoneczne. Tak, ale najlepsze jest to, że to działa, bo w momencie, kiedy mamy takie dwie poziome szparki, to raz, że nie razi nas słońce, które jest z góry i też to, które się odbija od śniegu, a jak wiemy w wypadku warunków, w których Inuici żyli i chyba żyją do dziś, ślepota śnieżna jest sporym problemem.
I też jest jedna ciekawa rzecz, że w momencie, kiedy, jak działa ludzkie oko, w momencie, kiedy widzimy przez taki bardzo cienki otworek, to oko wyostrza nam obraz, który jest widziany dalej. Tak przynajmniej słyszałem. W każdym razie jest to takie bardzo praktyczne rozwiązanie i z tego, co wiem, dosyć stare. Nie wiem, jak się datuje takie najstarsze egzemplarze tych okularków. Takie rozwiązanie, które jest, a może było stosowane przez Inuitów. I te okularki chyba pojawiły się w kontekście rozmów odnośnie sprzętu, którego można używać na imprezach rekonstrukcyjnych, bo pamiętam, że była taka rozmowa i potem Michał, z tego co pamiętam, robił jakieś eksperymenty właśnie wykonując takie okulary i potem na tyle gdzieś tam ten pomysł w ogóle i to jak się wygląda w takich okularach, na tyle nam się to spodobało, że stwierdziliśmy, że je wykorzystamy w tym, brzydko mówiąc, wizerunku scenicznym. To się wpisuje w ten wizerunek, w tą urojoną wioskę. Właśnie nie tylko ze względu na to, że jest to rzeczywiście jakaś rekonstrukcja i znowu wykorzystanie materiału źródłowego, ale również inspiracja, ale również jakby w jaki sposób gra ten, nie wiem, rekwizyt, to dziwne coś, które nosimy na twarzach. I bardzo zwraca uwagę. Nie widać naszych oczu. Kim są te stwory, które pojawiają się właśnie tutaj w trawie? Tutaj gdzieś. Bo piosenka to jest marzenie jakby o posiadaniu wyboru. Bardzo kobieca piosenka, dlatego patrzę teraz na ciebie. Możesz opowiedzieć, co to za wybór? Kir, znowu pieśń z Lgoty, czyli nasza rodzima około krakowska, opowiada historię panny, która fantazjuje o swojej śmierci, która modli się do Boga, żeby umrzeć w panieństwie. No i ta fantazja przybiera taką jakby formę już, ja to nazywam ekstazy. Powiedzmy, dlaczego chce umrzeć w panieństwie? Tutaj możemy się domyślać. Natomiast ja, co ja w tej piosence widzę, jest ta forma takiej ekstazy tej fantazji, to znaczy tam pojawia się bardzo dużo wyobrażeń na temat tego, co się będzie działo po śmierci, kiedy ona już nie będzie na tym świecie, że przyjdą trzej królowie, że zaczną jej pleść wieniec na głowie, że wszyscy będą o niej mówić, wszyscy będą ją wychwalać. Jest to forma takiej fantazji, jest to forma takiego uniesienia, ale być może też, i to jest druga jakby rzecz, która nasuwa mi się na myśl, kiedy myślę o tej piosence. To jest jedyny wybór, jaki można mieć w obliczu braku wyboru. A wiemy, że tego wyboru na wsiach urojonych lub mniej w dawnych czasach nie było. Chodzi konkretnie o wybór męża, nie? Tak nie jest. Chciała dostać męża z przydziału. Tak jest. Więc w sytuacji braku wyboru, w sytuacji, w którym dyktuje wszystko inne, tylko nie serce, albo i nawet, no nie wiem, może nie rozsądek, ale rzeczywiście nie ma znaczenia, czego my chcemy, można uciekać się do bardzo tragicznych wyborów. I myślę, że ta pieśń jest taką jedyną szansą, nie wiem, odkupienia albo zachowania twarzy w danej społeczności, ponieważ umrze się w panieństwie. Jest to bardzo chwalebne, a równocześnie postawienia na swoim. Więc z jednej strony ta ekstaza, ta fantazja, a z drugiej strony właśnie tragedia braku wyboru. I to w tej piosence. A ja zapytałam też o te okulary, bo ja trochę w swoim myśleniu poszłam troszkę w inną stronę. Pomyślałam, że te okulary to jest, mają nam przysłaniać to, że nikt nie reaguje w takiej sytuacji. No jest takie ogólne przyzwolenie na to, żeby rodzina zadecydowała, za kogo wyjdzie młoda kobieta. I myślę sobie, od razu sobie pomyślałam, że dzisiaj przecież w wielu krajach też tak się dzieje, że to jest taki trochę protest przeciwko temu, ale przepraszam was, bo chyba nie trafiłam. Nie no, spójrzmy na ten teledysk. To nie jest tak jakby, że jest jedna ustalona zupełnie interpretacja. Nie. Zupełnie nie. Absolutnie. Zresztą ja tak chciałem tylko zauważyć, że generalnie ten motyw, o którym Ania opowiada,
jakby panieństwa, niechęci utraty panieństwa, braku wyboru i tak dalej, to jest generalnie motyw, który między innymi oczywiście, ale który dosyć często pojawia się w pieśni ludowej. Zresztą strzelam, że nie tylko u nas. Tak, jest też w krakowskim i na Śląsku taki walczyk Iskiereczki Ognia. Bardzo podobny temat. Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, co mówiłaś w kwestii tego, że wszyscy zamykają oczy na to, co się dzieje. Ja bardzo interesuję się komedią dell'arte i tam bardzo ważną rolę gra maska. I tak długo, jak ma się maskę na twarzy, tak długo nie gra się jakby siebie, jakiegoś autentycznego siebie, tylko przedstawia się pewną sztampę. To znaczy pewną postać, która jest jakoś z góry określona i ma jakieś charakterystyki. I to nasze ciało służy do tego, żeby przedstawić te pewne cechy charakteru. Natomiast osoba, która nie nosi maski w komedii dell'arte, no to właśnie ona gra tego pełnowymiarowego człowieka. Myślę, że być może też stąd są takie skojarzenia i być może również tą drogą możemy pójść, myśląc o tej panience, która w naszym teledysku nie ma okularów, nie ma maski i jest kierowana przez te dziwne stwory w różne strony. Dlatego tak pomyślałam. I myślę, że to jest no, super trop i cieszymy się, ja się cieszę przynajmniej, że w ten sposób jest pojawiają się różne... Zresztą... Oglądałam 2 czy 3 razy, bo mi się... najpierw się przestraszyłam tego, a potem sobie pomyślałam, nie, to tylko takie pierwsze wrażenie, to coś ma znaczyć. Zresztą tam jest wiele symboli w tym teledysku. Tak. Zresztą w pewnym sensie jakby... unikamy między innymi ze względu na to, co jakby twoje spostrzeżenia są dobrym przykładem tego, że unikamy jakby jednoznaczności w symbolice, której używamy właśnie po to, żeby każdy mógł coś swojego tam zobaczyć. Nie? Bo tak. Ja jakby nie... Znaczy wiem, że taka muzyka, czy w ogóle sztuka wykonywana w ten sposób też ma swoje znaczenie i swoją funkcję. Natomiast ja jakby mi bardziej zależy na tym, żeby to była forma otwarta, żeby to nie był jakiś tam manifest rozpisany w punktach, bo to jakby nie, nam to jakby nie do końca leży. Manifesty już były. Też się lubi starzeć. Ja natomiast chciałabym zwrócić uwagę na przykład ostatnią scenę, która jest z jednej strony kładzenie na oczy martwej dziewczyny, martwej, nie martwej, nie wiadomo, jak to zobaczy do końca, ten się przekona, młodej dziewczyny, ni to pieniądze, ni to zęby, ni to kości, ten ruch wokół jej twarzy, cóż on może oznaczać? I tutaj też mamy różne pole i różne drzwi, które jakby z pozornie tego jednego symbolu, tego jednego gestu, który i tego jednego zwyczaju przeradza się w jakąś całą drabinę różnych możliwości. Więc taka zabawa symboliką właśnie jest no, nam bardzo bliska. A wtedy też zostaje troszkę tajemnicy i to... I niejednoznaczności, no. To jest ważne. Słuchajcie, bo ja cały czas trzymam, wreszcie pokażę tą płytę, bo ją trzymam, płyta Wykrot. O, ja już wiem, co to znaczy, bo sprawdziłam. Powiedzcie, bo to fajny pomysł. A więc tak, przede wszystkim Wykrot, jak wiadomo, jest to po prostu drzewo, które się przewróciło. I razem z korzeniami wyszło sporo ziemi i wytworzyła się taka bardzo charakterystyczna jama. I tu jest wiele kontekstów, bo takie w ogóle w wierzeniach ludowych takie miejsca jak właśnie Wykrot są zazwyczaj rodzajem bramy albo przejścia do jakiegoś innego świata. I to się wpisuje generalnie w to, o czym mówiliśmy wcześniej, o tej wizji folku z urojonej wioski i tego właśnie wykrotu, który mógłby być właśnie przejściem do takiej wioski albo gdzieś indziej, bo to... Tak ale jest jeszcze fajne, nie tylko dziura w ziemi, tylko robi się też dziura w drzewostanie. Tak. I niebo widać. Tak jest. No a również w te próchniejące powoli drzewo jest też jakby siedliskiem dla nowego życia, dla robaczków, grzybków i innych zwierzątek. Daje schronienie i daje też, odsłania tę bramę. My to też porównujemy do folkloru, który
pozornie być może umiera, ale i być może stanowi taki wykrot, takie przerzucone drzewo, ale dzięki temu zespoły takie jak my mogą się kłębić w tych no, próchniejących. Myślicie korzeniach. O swojej przyszłości? Cały czas. Będziecie wierni, tak? Będziecie wierni takiemu repertuarowi? Czy już się zastanawiacie, zobaczymy, że może by w którąś inną stronę skręcić? Na razie nagrywamy teraz w ubiegły weekend, nagrywaliśmy materiał na kolejną płytę i no jak do tej pory jest on troszkę inny, ale myślę, że można spokojnie powiedzieć płyta? W tym klimacie. Bardzo dobre pytanie. Miejmy nadzieję, że w tym roku. Tak, chcielibyśmy w tym roku, tak realnie myślę, że jesień, zima. Natomiast, ale zdradźcie chociaż tytuł. Nie zdradzimy. Nam jeszcze nie zdradzono tego tytułu. Dobrze, to jak się podłączycie, dobrze. Dobrze. Tak, są różne propozycje. Coś się pewnie pojawi, myślę, że w ciągu roku czymś się będziemy chwalić. Natomiast co do jakby tego, o co pytasz, o przyszłość i to jak będzie wyglądać, to ja jakby traktuję to, co gramy, jako eksperyment i jako pewien proces, do którego każdy coś dorzuca z zespołu i zawsze... Ten, albo samo się przypamiętuje. Albo czasami też jest to dzieło przypadku, zgadza się. I czas pokaże. Ja nie wykluczam tak naprawdę żadnej opcji. Założenie przede wszystkim jest takie, że ma być ciekawie i mamy się przy tym dobrze bawić. A jeszcze gdyby dałoby się uczynić to głównym elementem życia, no to tym lepiej. Ale przede wszystkim ma być ciekawie i jakby my jesteśmy otwarci na różne możliwości. Rozumiem, że póki co macie jeszcze również inne swoje zajęcia. Nie da się na razie żyć z tej muzyki? No i tak i nie. Tak i nie. Znaczy... Myślę, że jak zamykają świat na rok na przykład i odwołuje się wszystkie koncerty, to bardzo ciężko jest. No tak, no ale w tej chwili chyba wszyscy jakby też robimy różne inne też rzeczy. Natomiast no, co jest oczywiście jak najbardziej pozytywnym zjawiskiem, że no, w tej chwili zespół wymaga coraz, jak takie dzieciątko, wymaga coraz większej opieki. Rośnie i zaczyna chodzić. Coraz więcej najgorszy okres. Trzeba mu poświęcać, więc kto wie, jak będzie za parę lat. Myślę, że to czas pokaże, szczególnie, że tutaj ja zawsze śmieję się, że w tej, brzydkie słowo będzie, branży, dużo jest dziełem przypadku. Czasami jest chaos, który jest poza naszą kontrolą. Zobaczymy. Ale dobrze się na to godzić, bo wtedy bardzo ciekawe rzeczy powstają. Ja mogę powiedzieć a propos przyszłości, o kilku takich rzeczach. I to się będzie wiązać z tą szufladką, którą otwarłam sobie w głowie na początku i teraz ona mi tak ciągle jest wysunięta. O różnych rodzajach grania. No bo my mamy do tej pory jakby... koncerty w ramach rekonstrukcji historycznej, w którą większość zespołu jest już zaangażowana od lat, jeszcze przed powstaniem zespołu, długo przed. W ramach właśnie tej działalności okołofolkowej. No i teraz będziemy na przykład, i już powoli zaczynamy, angażować się do grania do rekonstrukcji obrzędów słowiańskich. I to też jest jeszcze inny rodzaj grania, więc na to ja jestem osobiście bardzo podekscytowana. No, coś jeszcze? Soundtracki. Jak nie, to znowu ja rządzę po mojej woli, ale dziękuję wam bardzo. Ja wam życzę jak najwięcej podłączeń do wszechświata. Łączcie się i korzystajcie. I życzę wam, żeby ten ogień taki trochę mistyczny był, żeby oczyszczał, a jeśli coś zniszczy, żeby wam otwierał drogę na coraz większe kierunki, inne w muzyce. Dziękuję. No to po mojej woli musicie zagrać na zakończenie. To zagrajmy. Tak, no możemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To co, Polska, nie? Będzie po skandynawsku. Tak.